jesteśmy na takim bardzo miłym akcencie, otwarciu drogi powiatowej w miejscowości Laski i ogromnie się cieszę. Cieszę się z tego względu, że wreszcie mieszkańcy mogą korzystać z dobrego przejazdu, z dobrej drogi. To jest chyba najważniejsze, bo my jako samorządowcy staramy się w jak najlepszy sposób, jak najbardziej skuteczny wykorzystać środki, które są możliwe do pozyskania, by rzeczywiście nasi mieszkańcy naszego powiatu, naszego województwa mieli ten komfort życia i komfort pracy, bo to jest najważniejsze. Mamy w województwie olbrzymią ilość dróg, 50 000 kilometrów, jeśli się weźmie pod uwagę wszystkie kategorie. I oczywiście są powiaty, które mają po kilkaset kilometrów dróg. Powiat Grójecki jest tutaj jednym z większych powiatów, 660 kilometrów tych dróg. I to jest poważne wyzwanie, więc staramy się tutaj współdziałać w taki sposób, żeby część środków dawały gminy, na których te drogi powiatowe są, część my, czy to z naszego budżetu, czy ze środków europejskich. I to jest właśnie taka droga. Tutaj jest duża produkcja sadownicza, to zresztą widać. I dołożyliśmy 1/3, dzięki temu ten ważny ponad kilometr drogi powstał. 1/3 samorząd Warki, 1/3 powiat, 1/3 samorząd województwa. No i mamy bardzo przyzwoitą drogę. Droga powiatowa relacji Laski-Wichrac. Droga bardzo zniszczona od samego początku, kiedy pełnię funkcję starosty, była w złym stanie, ale niestety musieliśmy troszeczkę poczekać ze względu na brak środków finansowych, ale i na wykonywane remonty linii kolejowej z Warszawy do Radomia, bo tą drogą też był kierowany tak zwany objazd i ta droga wymagała remontu, bardzo była zniszczona. Pozyskaliśmy dofinansowanie blisko 300 000 złotych samorządu województwa mazowieckiego oraz pozostałą część podzieliliśmy pomiędzy samorząd gminy Warka, jak i samorząd powiatu grójeckiego. Inwestycja za 940 000 złotych, odcinek kilometr 90 metrów, bardzo ważny, łączący dwie miejscowości.